Tu Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchacze Radia Kuriera Galicyjskiego. W bardzo mroźny poranek, bo słupek opuścił się aż do minus 18 stopni. Natomiast na Bukowinie zarejestrowano temperaturę minus 22. Ale bardzo słoneczny poranek, dzisiaj 10 stycznia. Mamy już kolejną, drugą audycję w 2024 roku. W studio przy mikrofonie Julia Bert, a realizuje ten program Andrzej Borysewicz. Zaczynamy. Że oficjalnie okres świąteczny dobiegł końca, my nadal trwamy w czasie i w okresie śpiewania kolęd, słuchania kolęd. W naszym dzisiejszym programie będziemy kolędować, będziemy o kolędach rozmawiać i oczywiście będziemy kolędy słuchać. Ale zaczynamy nasz program od wiadomości wojennych. O ostatnim ataku rakietowym, o jego skutkach i nie tylko, opowie mój kolega redakcyjny Artur Żak. W noc 8 stycznia roku pańskiego 2024, w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia obchodzonych przez prawosławnych wiernych Rosji, Kreml rozpoczął trzeci zmasowany saturacyjny atak na Ukrainę przy użyciu wielu rodzajów środków rażenia powietrznego. Pomiędzy 29 grudnia, kiedy to doszło do pierwszego, w tej fali, zmasowanego ataku, a następnym minęło 4 dni. Teraz przerwa trwała nieco dłużej. Można też zaobserwować zmniejszenie ilości pocisków wystrzelonych przez Rosjan. Na dany moment mamy informację, że zginęło 5 osób, a minimum 45 zostało rannych. Zaczęło się około 2 w nocy, kiedy to w przestrzeń powietrzną Ukrainy wleciało 8 bezzałogowych statków powietrznych kamikadze irańsko-rosyjskiej produkcji Shahed-131, Shahed-136. Wszystkie zostały strącone, niemniej jednak było to tylko rozpoznanie bojem. Około 3 nad ranem siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o aktywności lotnictwa strategicznego Federacji Rosyjskiej. Między innymi o wzbiciu się w niebo 9 bombowców strategicznych Tu-95MS. Następnie odnotowano start kilku kolejnych Tu-95MS, a także aktywność lotnictwa taktycznego Su-35 i Su-34, które wystrzeliły pociski rakietowe w kierunku obwodów Połtawskiego i Dniepropietrowskiego. Alarm powietrzny na terenie całej Ukrainy zaczął się o 5:55 rano. O godzinie 6:26 wszystkie regiony kraju były zagrożone atakiem rakietowym. Wówczas ukraińskie wojsko potwierdziło, że rosyjskie lotnictwo strategiczne wystrzeliło pierwszą falę pocisków. O godzinie 6:28 siły powietrzne ogłosiły podniesienie w powietrze rosyjskiego MiG-31K. Tego MiGa, który przenosi aerobalistyczne pociski rakietowe Kinżał. Rosja poderwała w powietrze jeszcze kilka takich myśliwców. O godzinie 6:49 siły powietrzne ostrzegły o ruchu rakiet w kierunku obwodów Czerkaskiego, Winnickiego i Charkowskiego. Później ogłoszono zagrożenie na obwód Tarnopolski, Lwowski, Chmielnicki, teren Krzywego Rogu, obwód Dniepropietrowski i Połtawski. Pociski leciały zmieniając trajektorię, jednocześnie Federacja Rosyjska również użyła broni balistycznej. O godzinie 8:25 ogłoszono całkowity brak zagrożenia rakietowego na całej Ukrainie, czyli kolejny atak się zakończył. Podczas tego ataku odgłosy eksplozji słychać było w 4 obwodach – charkowskim, zaporowskim, dniepropietrowskim i chmielnickim. Tym razem Rosja użyła następujących środków rażenia powietrznego. 24 rakiety H-101, H-555, z których strącono 18. 8 rakiet H-22, strącono 0. 7 rakiet S-300 i S-400, strącono 0. 6 Iskanderów M, strącono 0. 4 hipersoniczne pociski rakietowe Kinżał, strącono 0. 2 pociski rakietowe H-31P, strącono 0. I na koniec te 8 Shahedów, o których mówiłem na początku, stracono wszystkie. W sumie zestrzelono 18 z 51 pocisków wystrzelonych tej nocy i tego ranka.
Ale pamiętajmy, że H-22, Iskander i Kinżał można zestrzelić tylko tam, gdzie są systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Dla przypomnienia, 29 grudnia strącono 87 pocisków rakietowych ze 122 wystrzelonych przez Rosję. W tym minimum 90 pocisków manewrujących. Natomiast 2 stycznia Rosja wystrzeliła 99 pocisków, w tym 70 manewrujących, z czego Ukraina zestrzeliła 72. Możemy zatem odnotować znaczny spadek liczby pocisków manewrujących. Na początku było 90, później 70, a podczas tego ostatniego ataku Rosja wykorzystała 24. W oczy również rzuca się wydłużenie odstępu pomiędzy atakami. Zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę możemy liczyć dziesiątkami. Niemniej jednak to Europa jest zmęczona wojną. Przy mikrofonie był Artur Żak, a teraz oddaję głos prowadzącej tę audycję Julii Bert. Dziękuję Arturowi za przygotowanie raportu. A my wracamy do kolędowania i żeby łatwiej było wejść w tę atmosferę, zapraszam do wysłuchania współczesnej lwowskiej kolędy Księżyc ma oczy szmaragdowe, wykonanie rodziny Kompanowiczów ze Lwowa. Autor słów Arkadiusz Kobus, muzyka Wojciech Ilski. Rozpaczy niż białych płatków śniegu. Jaśnieje powoli noc zimowa. Wrócimy przecież kiedyś do Lwowa, gdzie w żubku czeka Jezus maleńki. Rozpaczy
wzdłuż białych płatków śniegu. Wysłuchaliście Państwa współczesnej lwowskiej kolędy w wykonaniu rodziny Kompanowiczów ze Lwowa. Jak co roku, Pałac Metropolitów Lwowski na 2 dni wypełnił się śpiewem i muzyką. W Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lwowskiej odbyła się już 8. Wielka Kolęda u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi. Kolęduje się i świętuje w swoich domach, w parafii, ale także i diecezji, bo biskup jest ojcem wszystkich swoich wiernych. I cieszę się, że już od 10 prawie lat przyjeżdżają tutaj, przychodzą kolędnicy nie tylko ze Lwowa, pobliskich parafii, ale także z całej archidiecezji, nawet spod granicy rumuńskiej, kiedyś z głębokiej, przyjechali tutaj, by radować się tą piękną tradycją, a jednocześnie tym pięknym wydarzeniem przyjścia na świat Zbawiciela. Kolędy w sposób szczególny polskie mają swoją głęboką treść biblijną, taką teologiczną. I to jest nie tylko kolędowanie, śpiewanie, ale to jest także modlitwa. I w tym roku, mimo trwającej wojny, przychodzi bardzo wielu kolędników. I z tego się bardzo cieszę, że nie lękają się tej jakiejś trudności, czyli jakichś ograniczeń poprzez alarmy czy spadające rakiety, ale chcą tę dobrą nowinę o zwycięstwie dobra nad złem głosić i dzielić się i wlewać w serca swoich kolegów, koleżanek i parafii tę nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem, na to, że Boże Dziecię obdarzy nas wszystkich pokojem. Mówił Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup metropolita lwowski. Do pałacu przybywali kolędnicy różnego wieku i z różnych zakątków. Każda parafia starała się, aby oprócz śpiewu przedstawić krótkie jasełka czy przedstawienie. Można było zobaczyć bardzo różne stroje i też instrumenty muzyczne. Dla mnie wielkim zaskoczeniem to było zobaczyć i posłuchać harfy. W tym roku tradycje kolędowania w Pałacu Metropolitów Lwowskich podtrzymywało prawie 1300 uczestników z parafii całej archidiecezji, czyli od Mościsk do Czerniowiec. Jak każdy rok, dla mnie to jest niezwykła okazja pokolędować z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, przyjść tutaj z rodziną, z żoną, z dziećmi, no i oddać jeszcze raz wspólnie chwałę nowonarodzonemu Jezusowi. No i wszyscy czekaliśmy na tę możliwość pokolędować z arcybiskupem razem, wspólnie. My kolędujemy wszystkie razem w domu, dzieci grają na instrumentach i chcieliśmy oraz tutaj zagrać dla biskupa. Mówił Andrzej Makowiecki z parafii świętego Jana Pawła we Lwowie. Czas Bożego Narodzenia – szczególny okres. I to jest odczuwalne w motywach kolęd polskich, ukraińskich. I to jest odczuwalne, z jakim zapałem i z jaką serdecznością śpiewano, kolędowano. Podczas kolędowania można było też spotkać Lwowiaków, którzy specjalnie przyjechali z Polski do Lwowa. Wrócili na święta, do rodziny, do znajomych oraz też chętnie wzięli udział w wielkim kolędowaniu. W czasie wojny wyjechaliśmy z rodziną do Polski. Bardzo dziękujemy Polakom za wsparcie, za gościnę. Jest nam bardzo miło, ale niestety serce tęskni za rodzinnym domem, za Lwowem, więc bardzo się cieszę, że mogę przyjechać. Święta Bożego Narodzenia to jest czas wspólny, kiedy wszyscy zbierają się razem i bardzo się cieszę, że jest taka okazja, że mogłam przyjechać i razem zakolędować z biskupem. Święto Bożego Narodzenia to jest dobry czas, dobra okazja, by przyjechać tu do domu, do swoich bliskich i wspólnie razem zakolędować u arcybiskupa. Mówiła Ewelina Kut z parafii świętego Michała na Siechowie. To już drugi raz, kiedy wielka kolęda odbywała się w czasie wojny. Ale nawet wojna nie jest w stanie zgasić radości Bożego Narodzenia i pragnienia dzielenia się tą radością ze wszystkimi poprzez kolędy. Występy uczestników można było też śledzić na żywo na stronie Facebook Archidiecezji Lwowskiej.
Czas świąt jest też inspiracją dla twórczości. W galerii Art Centrum Dzyga we Lwowie zaprezentowano wystawę plenerową 15 międzynarodowych warsztatów malarstwa ikonowego, które odbyły się latem 2023 roku w Castel Gandolfo w okolicach Rzymu. Temat pleneru w tym roku nawiązywał do słów Chrystusa wypowiedzianych na krzyżu do Marii i świętego Jana. Oto syn twój, oto matka twoja. Podczas otwarcia wernisażu Mateusz Sora, pomysłodawca i organizator plenerów, powiedział, że warsztaty odbyły się kolejny raz w cieniu wojny w Ukrainie. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować gospodarzom, którzy nas goszczą tutaj po raz drugi, w chyba najlepszym miejscu, we Lwowie, tak? Takim miejscu, które jest związane z historią plenerów, bo ta nasza przygoda z Lwowem zaczęła się od znajomości z Markianem i Waszczyszynem, tak? Bez Markijana nijak. Więc to jest ten. Bardzo dziękuję gospodarzom. Bardzo dziękuję współorganizatorom pleneru. Pani konsul Ziółkowska reprezentuje konsulat generalny w Lwowie. Jest komisarz naszego pleneru Katarzyna Kuziw. Pani doktor Katarzyna Jakubowska z Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Ukrainistyki. Katedra Ukraińskiej jest współorganizatorem naszych plenerów. Roman Wasyli, który reprezentuje Akademię Sztuk Pięknych w Lwowie, Roxolana Kosi, która reprezentuje Katedrę Sztuki Sakralnej. Bo ten projekt byłby niemożliwy bez takiej bliskiej i ścisłej współpracy tych wszystkich osób, które Państwo tutaj widzą. Mówił Mateusz Sora, pomysłodawca i organizator plenerów oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy. To już po raz drugi Dzyga gościła uczestników plenerów ikonopisów. Zdaniem Mateusza Sory jest to chyba najlepsze miejsce dla nich we Lwowie, ponieważ jest związane z historią plenerów i też z ikonami. Dla mnie te plenery nowickie, ale nie tylko dla mnie, dla moich przyjaciół i z Polski, z Ukrainy, są ważnym czasem spotkania. Spotkania między narodami, ale spotkania ponad konfesjami, spotkania przedstawicieli bardzo różnych szkół. I myślę, że takie prawdziwe spotkanie, które trwa 2 tygodnie, daje szansę do prawdziwego budowania mostów. Mostów, które później owocują w bardzo różnych wymiarach. Dla narodów nowickich rodzą się przyjaźni i pomysły na nowe projekty artystyczne, które już poza tymi ściśle określonymi wystawami nowickimi są prezentowane. Dlatego bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom, wszystkim tym, dzięki którym nasze plenery mogą się odbywać, ale też bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Dziękuję na to, że znaleźliście czas, żeby na ten plener przyjechać. Dziękuję za to, że chcecie środowisko twórców nowickich współtworzyć. Mówiła pani Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, komisarz pleneru. Współorganizatorami 15 międzynarodowych warsztatów ikonopisów są Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy, Katedra Sztuki Sakralnej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki oraz Pracownia Badań nad Ukraińską Tożsamością przy Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. A my wracamy do kolęd. Tym razem zapraszam do wysłuchania kolejnej, współczesnej kolędy lwowskiej Cisza jak makiem zasiał w wykonaniu zespołu Iskierki ze Lwowa. Słowa Arkadiusz Kobus, muzyka Szymon Szewczyk. Cisza jak zasiał makiem, wnet słowo ciałem się stanie, już łamią się opłatkiem przy świątecznym drzewku lwowianie.
To była kolejna lwowska kolęda w wykonaniu zespołu Iskierki z Lwowa. W atmosferze świąt i tradycji kolędowych odbyły się po raz kolejny świąteczne kolędowania chóru imienia świętego Jana Pawła II u proboszcza Katedry Lwowskiej. Jak co roku na plebanii śpiewano tradycyjnie znane kolędy oraz te zapomniane. Moje tradycje, moje wyniesione tradycje z domu, czego mnie mama nauczyła i przede wszystkim rodzinne. Ja przede wszystkim to staram się dla dzieci. Aby dzieci widziały, jak w rodzinie powinno być, może nie idealnie, ale chciałoby się, żeby moje dzieci również kontynuowały tą tradycję polską i również ceniły przyjaźń i w rodzinie u nas, przynajmniej dla mnie, to jest bardzo ważne. Mówiła Maria Tomkiw, członkini chóru katedralnego. Piękna tradycja przyjmować kolędników oraz chodzić z kolędą niestety pomału odchodzi w niepamięć. Natomiast tutaj u nas jest szczególnie ważne w czasie wojny to spotkanie przy stole z opłatkiem, spotkanie z kolędem, spotkanie z bliskimi. Dlatego też chce się zachować tę tradycję. To jest tradycja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To kiedyś robiła moja babcia, wielodzietna mama. Później tak robiła moja mama. I tak nasza rodzina robi i ja chcę to przekazać. Ja chcę, żeby moje dzieci to kiedyś robili, żeby w tym świecie takim bardzo współczesnym, który, no szczerze mówiąc, mi straszy trochę ten współczesny świat, żeby w tym świecie współczesnym tego nie zatracić. I ja myślę, jak dzieci to będą widzieli, będą słuchali, będą śpiewali z nami, no to się przekaże. Tylko dlatego. Kolędujemy, to taka wieść. Ona nas, to takie wspomnienia. Babci już z nami nie ma. Nie ma niektórych członków rodziny, dzisiaj rocznicy, jak zmarł mój wujek z Bysiu, który bardzo lubił kolędować, taki miał harmoniki. Grał na harmonice i kolędował. I w ten moment, kiedy my kolędujemy, mam czasem takie wrażenie, że ja te głosy słyszę. Głosy babci, głosy z Bysia, głosy tych, które odeszły, tych przyjaciół naszej rodziny, bo kiedyś jak byłam maleńka, te stare lwowiacy w naszej rodzinie tak przychodzili, śpiewali tak po lwowsku, tak inaczej, z naszym takim akcentem lwowskim, którego niektórzy się wstydzą teraz bardzo. I kiedy kolędujemy, mam takie wrażenie, że ja ta maleńka Jadzia, która tam pod drzewkiem siedzi, z otwartą buzią ich słucha, razem z nimi kolęduje. To takie wspomnienie dzieciństwa, które ciepło miło wspomnienia dzieciństwa. Mówiła Jadwiga Kowalska, członkini chóru katedralnego. Okaż moją łaskę, każąc masła paskę, i jeżeli żyjesz teraz, daj kopę sera. Hej, kolęda, 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 hej, kolęda, kolęda. Musia gospodyni domowa mistrzyni, okaż moją łaskę, każąc wielkie łaskę, którą i to już tyle na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Więcej informacji o wydarzeniach można zaczerpnąć na naszej stronie internetowej. Zapraszam subskrybować nasz kanał Kurier Galicyjski na YouTube. Dla Państwa w studio przy mikrofonie była Julia Bert, a Andrzej Borysewicz realizował tę audycję. Też podziękowania dla moich kolegów redakcyjnych za pomoc w przygotowaniu niniejszej audycji. Dla Artura Żaka, Konstantego Czawagi i Andrzeja Końko. Zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdy środowy poranek na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Do usłyszenia za tydzień. Tu Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Profesjonalny Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.